Witajcie. Dzisiaj omówimy tabelę przestawną. Na prostych przykładach spróbuję pokazać Wam, jaka moc drzemie w tym narzędziu i jak wiele przeróżnych zadań, problemów, nie tylko do matury, ale i też w takiej zawodowej aktywności może być rozwiązanych za pomocą tabeli przestawnej. Świetne narzędzie. Zapraszam. Zacznę od wprowadzenia Was w dane, na których będziemy dzisiaj pracować. Nie trudno sobie wyobrazić, że te dane mogą być oczywiście inne, ale chodzi tutaj o to, byście załapali pewien sposób, w jaki te dane są zgromadzone, i później na przykładzie działania tej tabeli przestawnej zobaczycie, jak można tym narzędziem te dane obrabiać. Będziemy tu mieli do czynienia z tak zwanym procesem agregacji danych. Pokażę to w działaniu, a wtedy to słowo agregacja będzie trochę bardziej namacalne. Na razie sam termin niech tam sobie lata w głowie agregacja, natomiast teraz przyjrzyjmy się danym. Mamy tutaj dane, w arkuszu dane 2, gdzie mamy identyfikator agenta i jego pseudonim, agent wirtuo, czaszka i tak dalej, tam sobie możecie poczytać, to są oczywiście autentyczne dane agentów, także bardzo bym prosił o pewne zachowanie tutaj, no, takiej tajemnicy i nie upublicznianie tego filmu, choć na publicznym kanale, no nieważne, w każdym razie mamy też drugie dane, mamy tutaj cel, mamy tutaj kod cel, to są identyfikatory celów, którymi nasi agenci będą musieli się zająć. No nie możemy tak zmieniać nazwiska, powiedzieć kto co, więc tutaj używamy kodów, i tutaj są kody ponumerowane, takie różne, niepowtarzalne. Agenci będą tutaj te cele tam, prawda? <laughs> no. no i właśnie, mamy tu teraz tabelę, taką kluczową. Przyjrzyjcie się jej. E, tutaj przykład jest oczywiście no, żartobliwy, ale. Nie trudno sobie wyobrazić, że możemy mieć do czynienia z podobnymi danymi z zupełnie innych kategorii, tak? Co mamy w tej tabeli? Mamy tu pewną aktywność. Na razie skupcie się tylko na pierwszych czterech kolumnach. Pozostałe omówię za chwilę. Te cztery kolumny zawierają pewną taką cyfrową bazę danych informacji o tym, którego dnia, jaki agent zajmował się jakim celem. I ściślej, co takiego dokładnie robił, czyli na czym to jego zajmowanie się celem polegało. W tym wypadku mamy trzy akcje, które mógł agent na danym celu wykonać: obserwacja, werbunek celu, ewentualnie eliminacja. I te dane mamy. A co z tymi pozostałymi kolumnami? Otóż pozostałe kolumny celowo zrobiłem je tutaj innymi kolorami, ale to są dane, które są częścią naszej tabeli. Samą tabelę już znamy jest to narzędzie, które poznaliśmy w lekcji numer 9. Nasza tabela tutaj, w tym wypadku, nazywa się operacje, a tak przy okazji, ta tabela nazywa się agenci, a ta tabela nazywa się cele. Zatem mamy w arkuszu dane 1, mamy tutaj właśnie listę operacji, którą wykonują agenci, ale te kolumny dodałem sobie na podstawie tych wszystkich tabel. Mówiąc krótko, jeśli tutaj mam agenta, to za pomocą naszej funkcji, którą też już kiedyś omawialiśmy funkcji wyszukaj pionowo, w tej kolumnie wyszukuję kodu agenta i pobieram z tabeli agenci odpowiednią nazwę. Ściślej, z drugiej kolumny pobieram sobie pseudonim. Mogę to w bardzo prosty sposób zrobić. Przyjrzyjmy się jedno, jednemu z pól. Wyszukaj pionowo i tutaj szukamy agenta. Jeżeli klikniemy w ten wiersz, pojawi się taka specjalna notacja. W nawiasach kwadratowych poprzedzone małpką jest nazwa mojej kolumny. Zatem taka notacja oznacza, że będę brał z kolumny agent obecną wartość. Mówiąc krótko, wyszukaj pionowo tego, co znajduje się w kolumnie agent wewnątrz tej tabeli, w której jest, jesteśmy obecnie, a ściślej w tym wierszu, w którym się obecnie znajdujemy. Nie jest to więc B2, tylko po prostu agent. Bardzo uniwersalne. Następnie szukam w tabeli agenci. Tutaj już nie muszę podawać zakresu. Wiemy z lekcji wcześniejszej, że mogę się posłużyć nazwą agenci. Dlaczego mogę? No, bo właśnie ta tabela została tak przez nas nazwana agenci. Zatem wyszukujemy pionowo w pierwszej kolumnie tabeli agenci czyli tam, gdzie są identyfikatory wyszukujemy tego konkretnego identyfikatora. W efekcie, jeśli znajdziemy, to zwracamy wynik z drugiej kolumny naszej tabeli agenci czyli dokładnie z tej, gdzie znajdują się pseudonimy. Następnie słowo fałsz przypominam, oznaczało, że szukamy dokładnie takiej wartości, a nie jakiejś przybliżonej. Zatem 17 to drań, ósemka to prizm. Sprawdźmy. 17 drań, ósemka prizm. Ta kolumna jest więc pobraniem danych z innej tabeli. I dokleiłem sobie tutaj do mojej podstawowej kolumny z operacjami, dokleiłem konkretne dane na podstawie numeru agenta, czyli połączyłem tak jakby informacje z dwóch tabel. Bardzo ważna operacja, zwłaszcza tu maturzyści potencjalni. Zapamiętajcie to sobie. Zanim zrobicie jakieś zadania z Excela, my zresztą później będziemy robić takie zadania z Excela przykładowe z matury, zrobimy sobie może z dwie takie matury całe, będziecie mogli wtedy zobaczyć, jak. Ten mechanizm wykorzystywać, ale już teraz zapamiętajcie taką regułę maksymę. Zanim cokolwiek zaczniecie liczyć, przygotujcie optymalnie tabelę. Z czasem będziecie wiedzieli, kiedy jest potrzebna, kiedy przydatna będzie tabela przestawna, żeby rozwiązać dane zadanie. Obecnie tutaj. Właśnie w tym prostym przykładzie miałem taki użyty mechanizm. Przygotowuje o wiele większą tabelkę niż dostałem na początku. Powiedzmy, że początkowo miałem tylko te pierwsze cztery kolumny, ale mając pozostałe tabelki, łączę sobie kolejne dane w jedną tabelkę. Zatem mam nie tylko tu kod agenta, ale też jego pseudonim. Dzięki temu. W tej tabelce z operacjami zawierają się dodatkowe i na pewno niebłędne informacje, na przykład o pseudonimie agenta, które to normalnie informacje są w zupełnie innej tabelce, ale już teraz są w tej i na pewno nie są błędne. Podobnie zrobiłem z polem kod. Wszystkie nasze cele mają swój identyfikator i tu wstawiłem kod takiego celu. Tak? Na przykład trujeczka to jest NI45. Zobaczmy. Trójeczka to jest N i 45. Zgadza się. Zatem znowu dzięki tej mechanice, wyszukaj pionowo, tej formu formułce, wstawiliśmy sobie dodatkowe dane do naszej bazowej y, tutaj tabeli. Co więcej, instynkt będzie już wam to później sam podpowiadał, ale czasami czytając pytanie do jakiegoś zadania, czy słysząc polecenie, y, które chcemy przetworzyć, bo przyszedł do nas szef i powiedział: Proszę mi tu wyciągnąć jakieś dane statystyczne. Słysząc to pytanie, będziemy już po pewnym czasie czuli, że tu trzeba użyć tabeli przestawnej, ale zanim ją odpalimy, trzeba sobie troszeczkę przygotować dane. Popatrzcie, ja tutaj z dnia akcji, w której agent obserwował cel, wyciągnąłem sobie rok i wyciągnąłem sobie miesiąc. Oraz wyciągnąłem sobie informację za pomocą funkcji Dzień-Tygodnia. Wyciągnąłem sobie informację, czy to jest poniedziałek, czy to jest wtorek. Jedyneczka oznacza poniedziałek, czwóreczka, czwartek i tak dalej. Funkcja ta jest bardzo prosta. Najpierw podajemy sobie tutaj datę. Ja tę datę pobieram z mojej obecnej tabeli z kolumny Dzień. Adekwatna to jest zawsze wartość do wiersza, w którym się znajduje ta formuła. Zatem ten. Nawias kwadratowy małpka dzień to jest zawsze informacja z kolumny dzień w tym samym wierszu, w którym znajduje się ta formuła. Ale tu pośredniku mamy jeszcze zwracany typ. I tutaj można wstawić różne takie liczby. Ja może tu wykasuję. O, zerknijcie. I tutaj jak wstawiamy dwójeczkę, to będzie tak notowane, że poniedziałek to jest jeden, a niedziela siedem. Można wybrać inny format, ale ja lubię ten. O! Trzeba to cofnąć, bo mi się ta dwójka w końcu nie wstawiła. O! I teraz mamy Poniedziałek, czwartek, sobotę, środę i tak dalej. Zatem przygotowałem dodatkowe informacje na podstawie tych, które są. Dlaczego takie rozbicie? To zobaczycie w zadaniach, ale po pewnym czasie będziecie sami już czuli, że na przykład, jeśli w zadaniu jest pytanie o rok, to dobrze jest wydzielić rok z tej daty, żeby mieć go w oddzielnej kolumnie. Po co? A no właśnie, żeby tabela przestawna, którą za chwilę założymy, umożliwiła mi tak zwaną agregację danych. I teraz skupię się na chwilę nad tym pojęciem, co to jest ta agregacja. Jeżeli ktoś z Was pracował na bazach danych, to tak naprawdę ten termin agregacji doskonale rozumie. Niemniej troszeczkę Wam ten termin przybliżę, chociaż w praktyce najlepiej go będzie zrozumieć, kiedy zobaczymy to w działaniu w tabeli przestawnej. Ta operacja tej agregacji danych, którą tutaj ta tabela przestawna nam umożliwi, jest tak naprawdę pewnym narzędziem wyciągania takich statystycznych informacji na szybko, ale bardzo precyzyjnych, bardzo dokładnych. Ale zobaczmy, w zarysie, na czym to polega. Mamy teraz taką sytuację, że w takim jednym wierszu, okay, w takim jednym długim wierszu znajduje się dużo bardzo szczegółowych informacji. Rok. Agent, jego pseudonim, cel i jego kod tego celu, rodzaj akcji, wydzielony miesiąc, rok, a nawet dzień, tygodnia. Dużo informacji o konkretnym wydarzeniu. Ale czasami w takich statystycznych obliczeniach nie potrzebuje takich ultraprecyzyjnych informacji o wszystkim, tylko jakieś y, szczątkowe. Na przykład chciałbym wiedzieć, ile w styczniu było w ogóle akcji. Nieważne jakich. Albo. Ile w styczniu akcji wykonali poszczególni agenci, na przykład puszek, ile wykonał, drań, ile wykonał itd. Co wtedy się dzieje? Otóż tabela przestawna, jak za chwilę zobaczycie, pozwala mi, tak jak gdyby, może trochę niefachowo powiem, ale na wyobraźnie działa, skompresować, ścisnąć te wiersze i te wszystkie wiersze, które tu widzicie z miesiącem jeden, w praktyce zostałyby jakby ściśnięte tylko do jednego wiersza. No co to oznacza? To znaczy, że te wszystkie szczegółowe dane, o tu inne te wszystkie, one by poginęły gdzieś, bo cała ta gama wierszy, tutaj jest ich chyba 12 czy tam 11, ściśnięta by została do jednego. Na pewno nie zmieniłaby się wartość miesiąca, ale podczas tego ściskania utraciłbym jakby kontrolę nad tymi danymi, no bo co się z nimi ma stać? Tu było tyle różnych pseudonimów, a wszystko w jeden wiersz? Tak, bo to zależy, co chcę uzyskać, ponieważ gdybym pytał nie o pseudonimy czy kody, tylko o to, ile akcji było w tym miesiącu, to takie ściśnięcie oraz równocześnie podczas ściskania w locie, policzenie, ile takich ścisnąłem wierszy. Ile tutaj się skumulowało, da mi odpowiedź, że na przykład w styczniu było 11 akcji, bo czasami interesuje mnie fragment informacji, a nie wszystkie naraz bardzo szczegółowo, tylko pewien wycinek kluczowy. Powiedzmy: firma. Ile sprzedaliśmy w tym miesiącu sanek, a ile łyżew? I nie obchodzi szefa w tym pytaniu, że to pani Kasia sprzedała Sanki z panem Piotrem, a łyżwy to akurat sprzedała pani Julia z panem Marcinem. On dzisiaj nie chce wiedzieć w tym momencie kto i o której godzinie, tylko po prostu ile. Ja mam tu dużo informacji, ale czasem interesuje mnie tylko ich wycinek. I tabela przestawna pozwoli mi się do tych wycinków dobierać. Inny przykład może być taki, powiedzmy. Miesiąc dalej ten sam, niech będzie styczeń 2.18. Będziemy jakby te wiersze agregować, ale będziemy je agregować po celu, tak? Po celu, po kodzie. Zatem zobaczmy. Tutaj mamy dwa takie same. Tu mamy trzy takie same. Tu mamy cztery takie same. O, no, powiedzmy, że zawęzimy się tylko tutaj do, do tego wiersza. I teraz, jeżeli te wszystkie ścisnę, ale równocześnie uwzględnię ściskanie tak, aby kod. Był zachowany inny, czyli wszystkie DT23 zamienią się w jeden wiersz. Czyli będziemy mieli tutaj DT23, tak? I tu będziemy mieli pierwszy miesiąc. Do takich wierszy będą dwa. Tutaj dla tego celu będą trzy. A dlatego po agregacji będzie ich tutaj na przykład pięć. Wszystkie dalej w styczniu. Zatem, co takie ściśnięcie mi pozwoli, jakby skupienie się na tej kolumnie i na tej, z pominięciem całej reszty? Pozwoli mi określić, ile dany cel y, miał tych akcji. To znaczy, ile razy podlegał pod jakąś akcję. Czy był tam obserwowany, to już nieważne. Czy to był werbunek, nieważne. Po prostu dwukrotnie jakiś agent obrał sobie ten, tego, ten cel jako cel swojego działania. I mielibyśmy tutaj dwa, trzy i cztery. Na razie to jeszcze jest może suche i takie trochę oderwane. Za chwilę zobaczycie jak sobie zbudujemy tabelę przestawną, jak coś takiego zrobić w działaniu i zobaczycie jakie to jest szybciutkie. Jeśli więc wiemy dokładnie o co pytamy i znamy te narzędzie, możemy odpowiadać na pewne pytania bardzo szybko. Popatrzcie. Zaczynamy od założenia takiej tabeli. Po pierwsze, klikamy sobie w naszą tabelę, możemy ją tak całą zaznaczyć i szukamy w wstążce wstawianie. Hasła tabela przestawna. Mamy tu też polecane tabele przestawne. Jak chcecie, to się pobawcie samodzielnie, bardzo to jest intuicyjne. Ja sobie zrobię taką, którą sobie tu sam później podefiniuję. Klikam po prostu tabela przestawna. Pojawi się okienko monitorujące o kilka takich istotnych szczegółów. Czy mam Tą zaznaczoną tabelkę wybrać, czy jakąś, może, inną? Ja tu już zostawiam te operacje. Pojawia się nazwa, którą sam zdefiniowałem o to mi chodzi. Mogę też agregować dane z jakiegoś zewnętrznego źródła. W tej tabeli przestawnej mogę je umieścić. Mogę to zrobić w nowym arkuszu lub w istniejącym. Ja tu zawsze proponuję nowy arkusz. No i okej, okay, nic więcej. Uwaga, dobrze jest, gdy moja tabela ma kolumny nazwane nawet w zasadzie powinno tak być. Kliknemy, klikniemy sobie OK. I otworzy się takie okienko. Ja trochę tu powiększę widok. Otworzy się takie okienko, które w zasadzie nie jest w ogóle podobne do jakiejkolwiek tabeli, jaką znamy, ale ma taki panel do zarządzania naszą tabelą. I za chwilkę pokażę wam na już gotowej takiej tabeli przykładowej, o co tu chodzi, jak to interpretować. Może jeszcze zanim tutaj zbudujemy sobie parę. Odpowiedzi na pewne pytania do tabeli. Popatrzcie, pojawia się podobnie jak w zwykłej tabeli dodatkowa wstążka z analizą i projektowaniem. W analizie możemy do mojej tabeli przestawnej Parę rzeczy tutaj pododawać, nadać jej nazwę, powyświetlać trochę w jakiś inny sposób, pokrywać jakieś przyciski, ale to wszystko też pojawi się w momencie, kiedy coś tutaj wybierzemy. No, niemniej są to bardzo intuicyjne rzeczy i generalnie zostawiam to również dla Was. Można sobie o tym też. Tak, po prostu gdzieś poczytać, albo nawet poklikać, zobaczyć, co się stanie. W zasadzie kluczowa jest dla nas bardziej ta opcja: projektowanie, która pozwala pewne rzeczy wyświetlać, ukrywać, ale to zobaczycie już w działaniu. Po założeniu zobaczycie coś takiego. A teraz spróbujemy przez praktykę pokazać, jak to coś, co się tu pojawiło, wykorzystać. Jak odpowiedzieć na proste zadania. Zerknijcie. Mam tutaj już taką tabelę przygotowaną. Mamy tu trochę pytań, jest ich sześć, i po kolei będziemy odpowiadali sobie na te pytania, przy okazji obserwując, jak taką tabelą posługiwać się, jak ją budować i w jaki sposób wykorzystywać. Nie patrzcie, że tutaj są jakieś informacje i tak będziemy to modyfikowali. Ja tutaj gaszę w tym momencie wszystko, co było. Nie chcemy tutaj nic. Zwróćcie teraz uwagę, co tutaj mamy. Mamy tu wszystkie kolumny. Które występują w naszej tabeli, plus kilka Excel sobie stworzył sam. Na podstawie dnia dodał sobie kwartały i lata. Mnie to nie będzie do niczego potrzebne, ale fajnie to widzieć, zobaczyć, że komputer tutaj sobie zastosował jakieś triki, mechanizmy. Mamy też sytuację, w której część z tych kolumn ma narzucone filtry. Widać to takim lejkiem tutaj zaznaczone. Ja sobie też te wszystkie filtry wyczyszczę, tak żeby cała tabela była zupełnie taka świeżutka. Mamy tu też takie cztery jakby elementy: filtry, kolumny, wiersze i wartości. Filtry jest to to, co będzie mogło nam dane przefiltrować i wyzbyć się w tabeli pewnych informacji jakby na starcie. Wiersze i kolumny będą nam tworzyć tą część wizualną, która da nam informacje, ale to te wartości, to pole czwarte, pozwoli nam policzyć na przykład te zagregowane akcje w danym miesiącu, o których rozmawiałem wcześniej. Ale przejdźmy do pytań i próbujemy sobie odpowiedzieć na pytania, które tutaj stawiam przed wami. Patrząc na pytanie i patrząc jak to buduje, będziemy od razu uczyli się, jak działa taka tabela przestawna. dla całego okresu, czyli całego okresu wszystkich operacji. Tak Podaj ilość łączną każdej z dostępnych operacji. To jest nasze pierwsze pytanie. Dla całego okresu czasu podaj ilość łączną każdej z dostępnych operacji. No to jedziemy do przestawnej. Co mnie interesuje? Interesuje mnie ta operacja. No to jakie ja mam operacje, te akcje? No, mam trzy. Weźmy je na chwilę do wierszy. I zobaczcie. Mam tu eliminacja, obserwacja, werbunek. Widzicie? Cała wielka tabela. Wybrałem tylko tę kolumnę. Nie interesuje mnie teraz dzień, ani agent, ani cel. Tylko te operacje, bo o nie pytałem. I komputer wykrył, że są tylko trzy typy. Wszystkie eliminacje sprowadził do jednego wiersza. Wszystkie obserwacje i wszystkie werbunki. No ale co, co mi to po tym? To, to, to nic mi to nie daje na razie. Hola, hola. Weźmy sobie na przykład dzień. I wstawmy go do wartości. Dlaczego dzień? Nie ma to w tym momencie znaczenia. I tutaj komputer ma coś takiego: liczba z dzień. W praktyce chodzi o to, że jak sobie tutaj wezmę ustawienia, o akurat wam to obcięło, nie widać, ale tam jest takie pole ustawienia. Jeżeli ja sobie takie ustawienia odpalę, to tu mam różne sposoby, które agregują tę kolumnę dzień. I ja tutaj nie chcę sumować tych kolejnych dni, które są ściskane, tylko chciałbym je policzyć. Zatem popatrzcie: ściskam według akcji. Wszystkie eliminacje ścisnąłem w jeden wiersz, wszystkie obserwacje ścisnąłem w jeden wiersz i wszystkie werbunki ścisnąłem w jeden wiersz, ale podczas tego ściskania policzyłem sobie, ile tam dni było. Za pomocą ustawienia pola wartości liczba. Jeszcze raz pokażę, to jest tutaj, jak rozwiniemy liczba z dzień. Yy, troszeczkę mi obcina, ale na dole będzie taka opcja ustawienia pola wartości, i wtedy mamy tę tabelkę, wybieramy sobie liczbę. Możemy policzyć średnio, znaleźć maksimum, wymnożyć, sumować albo w ogóle wybrać jakiś format własny. Ja tu pokażę podstawowe, yy, najprostsze zastosowania. W przypadku wielu zadań one naprawdę wystarczą. Ok, i zobaczcie: 71 eliminacji, 138 obserwacji. 81 werbunków. Nie interesowało mnie na razie, kto to zrobił. Interesowało mnie tylko to, ile tego było. Błyskawiczna odpowiedź. Jeszcze raz. Akcje do wierszy, dzień do wartości. Czym to musi być dzień? Nie, popatrzcie, mogę policzyć agenta. Jeśli wezmę agenci i też sobie tutaj ustawię nie sumę, tylko liczbę, to mam dokładnie to samo. Chodzi o to, że ta Część z wartościami, ta czwarte, jakby ten obszar czwarty, podczas tych ściskanych wierszy decyduje, co z nimi zrobić, z konkretnymi kolumnami. Na przykład z kolumną agent biorę sobie policz, ile tych agentów podczas agregowania danych tam było. Czyli 71 wierszy z eliminacją policzyłem i tyle. Jasne trochę bardziej, nie? No to pomyślmy. Trochę inaczej, no dobrze, ale gdybym chciał teraz szczegółowiej te dane przeanalizować, jeżeli interesowałaby mnie liczba tych eliminacji, obserwacji, werbunków, ale z podziałem powiedzmy na lata i miesiące, no to proszę bardzo, drugie zadanie. W drugim zadaniu mamy to samo co w pierwszym, ale właśnie z uwzględnieniem miesięcy oraz lat. No to popatrzcie, ja sobie już zawczasu, widząc to pytanie, przygotowałem tę kolumnę rok. Dajmy ją do akcji tu i miesiąc tu. Trochę poszerzmy sobie rok. O. I zobaczcie teraz. Eliminacja. W 2018. Tutaj mamy kolejne miesiące, a tu mamy. Jedna eliminacja była w styczniu 2018, dwie w lutym, dwie w marcu, cztery i tak dalej. Widzicie? W 2019 tu mamy miesiące, a tu mamy rozbite. Pełna informacja, a potem obserwacje i kolejne. Co ciekawe, możemy to pozamieniać miejscami i w inny trochę sposób sobie te liczby przedstawić. Popatrzcie, jeśli rok ustawimy najpierw i miesiąc wcześniej, to dostaniemy w taki sposób ułożoną tabelę. Najpierw, jakby, kluczem jest rok. W ramach tego roku ściskamy wiersze w ramach miesiąca, ale w ramach miesiąca i roku ściskamy według typu akcji. W efekcie mam rok, styczeń i tak, jedna eliminacja, pięć obserwacji, sześć werbunków. Luty, dwie eliminacje, pięć obserwacji. Błyskawicznie uzyskałem dane. Mogę sobie je tylko przejrzeć i to, co mnie interesuje, zachować. Suma, dalej 290. Widzicie? Przy okazji na tej tabelce pokażę Wam te projektowanie. Popatrzcie. Mogę sobie zrobić tak. Układ raportu. Pokaż mi to w postaci tabeli, ale powtórz wszystkie elementy. O, i teraz mam tutaj rok, miesiąc, rodzaj. To są takie sposoby wyświetlania. Może się Wam przydać. Bardzo fajne. Ja to lubię. Możemy też w jakiejś formie kompaktowej to wyświetlić. Tak? Trochę inaczej po prostu. Możemy też w jakiejś formie konspektu. Możemy Moją ulubioną, tabelaryczną. I mamy też sumy częściowe i końcowe. Na razie pokażę wszystkie możliwe. I jeszcze tutaj, włącz dla wierszy i kolumn. O, i popatrzcie, to jest coś takiego, że jeżeli mam rok i miesiąc, to jeszcze każdy miesiąc jest jakby oddzielnie sumowany. Czyli wszystkich akcji w miesiącu styczniu, w roku, dwa, było 12, a wszystkich w lutym było 10, a wszystkich i tak dalej. Po czym suma wszystkich tych, częściowych będzie i tak 290, ok? Przy czym suma z roku 2019 to jest 144, a z 2018 to jest 146. Zatem jeśli sobie tak to będę analizował, to mam tu po prostu wszystko w kilka kliknięć. Kiedy, jak, sumy częściowe, fragmentaryczne, dla miesiąca, dla akcji. No, całość załatwiona. Jeśli nie interesują mnie te częściowe, no to je ukrywam. I mam tylko rok, miesiąc, akcja, ile. I suma ogólna na koniec. Elegancko. Moment, słuchajcie. Na maturach, ale też nie tylko, kluczem będzie ułożyć sobie taką tabelę, którą wstawisz do przestawnej i którą później za pomocą takich operacji tu przerzucam, tu tego błyskawicznie namierzysz. A zobaczcie, fajny trik. Możemy sobie akcję wrzucić do filtrów. I teraz dane dalej będzie 290, z tym, że nie mam teraz informacji szczegółowej, ale jeżeli sobie w filtrach przyjrzyjcie się jeszcze raz, przerzuciłem akcję do części filtry, kolumny to jest. To samo co wiersze, tylko inaczej się wyświetla. Zamiast w dół jest to jakby w pionie, więc to jest tylko kwestia wyświetlania. Możecie się pobawić, poprzerzucać to do kolumn, zróbcie to sobie sami. Dane będą identyczne, tylko forma będzie rozwlekła. Ja z reguły wykorzystuję wiersze. Popatrzcie, mogę tu sobie, wrócę do filtrów, zaznaczyć tylko obserwacje i mam, ciach, informacje. 138 obserwacji. Zawęziłem się. Te same pytanie, ale tylko obserwacje analizuję. Albo eliminacje. Proszę bardzo. 71 eliminacji. Albo pokaż mi tylko i wyłącznie, no, klikaj się, werbunki. I proszę bardzo, jest 81. Wszystko się zgadza. W zadaniu może być coś takiego. Ile było werbunków w roku takim, w miesiącu takim? A ty sobie tylko bum-bum-bum do przestawnej i tu tego filtrujesz, patrzysz miesiąc, tu szczytujesz 5, piszesz odpowiedź 5. Krótko, łatwo, prosto i przyjemnie. Następne zadanko. Podaj pseudonim agenta, który najczęściej był na akcji eliminacja. Zobaczcie, interesuje mnie tylko pseudonim agenta, i interesuje mnie akcja w tym wypadku zawężona do tylko eliminacji. Od razu mówię, będzie to rybka, agent rybka. No to popatrzcie, to omijam masę danych, więc co mi jest potrzebne? Akcja i włożyłem sobie tę akcję do wierszy oraz, oraz pseudonim. Również mam to w wierszach. Mogę też tę akcję przerzucić do filtrów, na przykład, i tutaj w filtrze y, zazn zaznaczyć tylko eliminację, albo zrobić z tego po prostu wiersz. Tak naprawdę nie ma to znaczenia. I co będziemy mieli? Agenta jego akcje i Ile tego wykonał w ogóle łącznie? Ponieważ agregujemy to, zliczając te dni, w których ta akcja eliminacja się zadziała. Nie mam tu informacji, kogo tam próbował wyeliminować. Nie, nie wnikam, kiedy to było. Nie było o to pytania. Zawężam się tylko do niektórych danych. Ściskam, wyciągam esencję tu tego, cytrynka, ściśnięta, soczek leci i proszę, płyną liczby. Dziewiąteczka, rybka, maksymalna wartość. Większej nie ma. Można to sobie posortować, sprawdzić, zobaczyć. Pokażę Wam jeszcze to sortowanie. Popatrzcie, na przykład w kolumnie pseudo, możemy to rozwinąć to nie ma znaczenia. Mamy tutaj taką opcję: więcej opcji sortowania, i tutaj możemy sobie wybrać rosnąco. Powiedzmy, i jak sobie to rozwiniemy, to mamy, że możemy posortować po nazwie agentów. Nie ma sensu po akcji, bo zawęziliśmy się tylko do jednej, do eliminacji oraz po tej wartości liczba z dzień. No to weźmy tą liczbę z dzień. O i zobaczcie, mamy tu jedynkę, a na końcu największa jest dziewiątka i to jest rybunia, rybka nasza kochana. Dziewięć eliminacji. Prosto, łatwo i przyjemnie. Szybka informacja w kilka kliknięć. Kolejne zadanie. Czwarte. Podaj listę celów, kod, które były obserwowane, ale minimum trzy razy. Mamy więc tym razem. Kod agentów potrzebny, również akcję, ale zawężoną do obserwacji. No, i musimy jakoś to wszystko chociażby liczyć. Akurat tutaj ciągle coś liczymy, ale nie trudno sobie wyobrazić, że używamy sum, średnich albo jakiegoś wzoru innego. My sobie to liczymy. Wejdziemy ponownie tu na pierwszą kolumnę, weźmiemy sobie opcję sortowania i zaznaczymy, że ma się to rosnąco budować po polu liczba. Z dzień. W efekcie nasze kody użytkowników posortują się i widzimy, że o tutaj na dole mamy listę. Przynajmniej trzy razy te osoby były obserwowane. Możemy też zastosować mechanizm taki trochę dokładniejszy i wybrać sobie tutaj filtry wartości i wziąć większe niż 2. Większe niż 2, czyli co najmniej 3. O, i zobaczcie, mamy w tym momencie. Zawężoną listę tylko do tej części. Zaznaczyć, wydrukować, poszło. Błyskawiczna odpowiedź. Czwarte, podaj listę celów. Proszę bardzo, jest to lista celów, kodów obserwowanych przynajmniej trzykrotnie, bo tak trzeba było. Minimum trzy razy. Ostatnie zadanie, jakie zrobimy, jest jeszcze szóste, ale szóste zostawiłem z gwiazdką jako pewną ciekawostkę. Nie tyle macie je zrobić. Co zastanowić się, czy na przykład takie zadanie jak szóste da się zrobić za pomocą w ogóle tabeli przestawnej, czy może tego typu zadanie wymaga innego podejścia do problemu? Pamiętajcie, tabela przestawna świetnie sobie radzi z pewnymi problemami i z pewnymi pytaniami, z wieloma nie poradzi sobie w żaden sposób. Ale to zostawię wam jako pewną ciekawostkę. To szóste, my się skupimy na piątym. Ile osób? Obserwowano w piątki i równocześnie ile było obserwacji w piątki, bo to nie musi być to samo. Osób mogło być mniej niż obserwacji. Tu od razu mamy odpowiedzi, że obserwowano 22 osoby, ale ilość obserwacji w piątek wynosiła 23. Sprawdźmy, policzmy. Jak do tego podejść? Trzeba się zastanowić ponownie, ponownie i tak jak wcześniej. Co jest nam potrzebne? Jakie dane są z tych wszystkich niezbędne? Na pewno będzie nam potrzebna, jak zwykle, akcja. Możemy tym razem dać ją na przykład do filtru i zostawić ją jako obserwacja. No bo, dlaczego by nie? Teraz nas interesuje numer dnia. Dajmy go do wiersza. I tutaj mamy, zobaczcie, numer dnia jest nasz piątek. Ale teraz pytanie mówi o ilości osób obserwowanych. Ile osób obserwowano w piątki? Zatem będziemy jeszcze potrzebowali na przykład kodu. Możemy też zamiast kodu wybrać cel. Ale niech to będzie kod. Kod i tak jest jednoznaczny. No i mamy. Możemy też. O, tak to. A w sumie może tak zostać. Możemy teraz zobaczyć tylko piątek. No to skupmy się na piątku. Weźmiemy sobie z wszystkich dni, zaznaczymy tylko piątkę. Ale nie mamy tych liczb, tych, tych ilości. No to musimy znowu sobie tutaj dorzucić na przykład liczbę z dnia. I teraz zerknijcie na to. Widzimy, że mamy 23 obserwacje. Ale równocześnie widzimy, że jedna osoba była już w piątki obserwowana dwukrotnie. Zatem ilość osób nie wynosi 23, tylko wynosi 22. No i to tyle w tym odcinku, moi drodzy. Do tabel przestawnych jeszcze wrócimy w przyszłych zadaniach, które sobie będziemy robili, ale już to, wydaje mi się, wystarczy, żeby zrozumieć, jaka moc drzemie w tym narzędziu i jakie przydatne może być w szybkim zdobywaniu prostych informacji. Trzeba tylko dobrze rozumieć, co chce uzyskać, jak sobie to zbudować, żeby to zauważyć, zobaczyć? Tak jak mówię, na następnych zajęciach jeszcze będziemy mieli trochę tych tabel. A jeżeli coś jeszcze jest niejasne, spokojnie, doszlifujemy. Polecam, pobawić się samodzielnie. Bardzo dużo to daje, kiedy się samemu przerzuca, przestawia, sprawdza, czy to, co się wyświetli, to jest to, o co mi chodziło. Co to jest to, co się wyświetli. Taka analiza bardzo pomaga. Czasami o wiele łatwiej jest to, jakby zrozumieć, zapamiętać i wykorzystać, kiedy się to poćwiczy, porusza, a nie będzie się o tym czytało 50 książek. Także tutaj ćwiczcie, bawcie się tym, mieszajcie, przestawiajcie te kolumny, patrzcie, co się stanie, odpalajcie sobie filtry. Czujcie się jakby to był wasz Excel. Do zobaczenia.